serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. To takie miłe wydarzenie. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, iż za chwilę zostanie podpisana umowa pomiędzy starostwem powiatowym a firmą Darko, pan Dariusz Żak z Radomia, na wykonanie termomodernizacji budynku należącego do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, położonym przy ulicy Niskiej 14. Jest mi bardzo miło tutaj gościć na tej dzisiejszej konferencji wicestarostę Tomaszowskiego, pana Leszka Ogórka. Zapraszamy. Witam bardzo serdecznie członka zarządu powiatu, pana Michała Czechowicza. Witam również serdecznie członka zarządu powiatu, pana Marka Kubiaka. I jest, proszę państwa, z nami obecny naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w Starostwie Powiatowym, pan Jarosław Wojtkiewicz. I jest właściciel firmy Darko, pan Dariusz Żak. Serdecznie zapraszamy. Proszę państwa, przed podpisaniem tego aktu kilka zdań o samej inwestycji i na początku tutaj głos oddaję panu wicestaroście, panu Leszkowi Górkowi. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, jak to już pan starosta zaznaczył, wykonawcą zadania pod nazwą termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ulicy Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim jest firma Darko, pan Dariusz Żak z Radomia. Wartość zadania jest ponad 2,5 miliona. Zakresem prac jest m.in. docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, zewnętrznej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien spustowych, wymiana, przybudowa całej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, dostosowanie budynków do potrzeb bezpieczeństwa pożarowego, to jest wykonanie sygnalizacji pożarowej, elektrycznej, ewakuacyjnej, dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnością. Będą również wykonane nowe nasadzenia drzew, jak i utwardzona powierzchnia wokół budynku. I na tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu wicestaroście. Teraz zapraszam członka zarządu, pana Michała Czechowicza. Dzień dobry państwu, dziękuję panie starosto. Szanowni państwo, z racji, że z ramienia zarządu zajmuję się ochroną zdrowia, tym bardziej jestem szczęśliwy, zadowolony, że wreszcie po 3 latach udało się, lada moment firma zaczyna termomodernizację. Szanowni państwo, wreszcie będzie skok do XXI wieku, ponieważ budynek, mimo że tyle lat ma, nie miał nigdy takiego generalnego remontu, zawsze były jakieś tam doraźne remonty. To pozwoli, a przede wszystkim da naszym pacjentom Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, znajdują się tam 2 oddziały, oddział rehabilitacyjny i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i oczywiście fizjoterapia, czyli tak zwana taka rehabilitacja dzienna. Pozwoli to naszym pacjentom czuć się komfortowo. Wreszcie, nie było może najgorzej nigdy, natomiast teraz, mówię, tak jak powiedziałem, będzie XXI wiek, pacjenci będą w odnowionych salach, w odnowionym budynku, docieplonym. Ponadto tutaj, jak już wspomniał mój przedmówca, pan starosta Ogórek, zmieni się też wizerunek zewnętrzny przede wszystkim, tak? Nie będzie już tak szpecił, dookoła będą nowe nasadzenia, ogrodzenie, więc pensjonariusze, którzy mogą poruszać się, będą mogli zawsze sobie wyjść na teren tego naszego obiektu. Tak więc myślę, że to jest przełom. Bardzo dziękuję, że udało się. Dziękuję, że firma wystartowała, zrealizuje ten projekt i z niecierpliwością czekam na to, kiedy nasi pacjenci będą mogli wrócić do tych komfortowych warunków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Michałowi Czechowiczowi. Teraz proszę o zabranie głosu naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, pana Jarosława Wojtkiewicza.
Dzień dobry, witam Państwa. Niezmiernie miło jest mi poinformować, że wreszcie termomodernizacja zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego wchodzi w zakres realizacji budowlanej. Tak jak przedstawił to Pan Wicestarosta, zakres prac obejmuje całość budynku, termomodernizację, wymianę wszystkich instalacji, które znajdują się w budynku. Jeżeli chodzi o nazwę wewnętrzną, czyli zagospodarowanie terenu, to jest przede wszystkim wymiana ogrodzenia, jak i utwardzenie terenów dojazdowych do budynku. Firma Darko, która wygrała ten przetarg, jeżeli chodzi o realizację robót, która była wykonywana w powiecie tomaszowskim, sprawdziła nam się na realizacji zadania przy remoncie hali sportowej na ulicy Nadrzecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi i proszę jeszcze o zabranie głosu właściciela firmy Darko, pana Dariusza Żaka. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam państwa. Jest mi niezmiernie miło, że starostwo tomaszowskie wybrało ofertę mojej firmy i dzisiaj w imieniu korporacji budowlanej Darko będę mógł podpisać tą umowę. Termin realizacji jest bardzo krótki, bo to jest 27 tygodni od dnia dzisiejszego. Zakres prac jest bardzo szeroki, ale dołożymy wszelkich starań, aby inwestycja, realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z projektem i z ustalonym harmonogramem. Jestem przekonany, że po remoncie osoby, które tam będą przebywały, będą się leczyły, znacząco zostanie poprawiony komfort pracy i przebywania. A ponadto obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Dariuszowi Żakowi. Proszę państwa, ja tylko przypomnę, że środki, które zostały przeznaczone na realizację tego zadania, pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest fundusz rządowy właśnie z przeznaczeniem na takie zadania i to, co jeszcze trzeba podkreślić, jeżeli chodzi o to zadanie, była taka pełna jednomyślność wśród wszystkich radnych Rady Powiatu. Czujemy rzeczywiście takie szczęście, taką radość, że możemy tą inwestycję rozpocząć i mamy taką nadzieję, że na koniec roku będziemy mogli tutaj państwa zaprosić już do samego budynku i pokazać, jak on rzeczywiście po tym remoncie wygląda. Dziękuję bardzo państwu za przybycie. A teraz zapraszam do podpisania umowy. Bardzo proszę. Mm-hmm.